W tym przykładzie omówię sposób ustawienia czasu bramki oraz ustawienia parametru delay. Najpierw jednak wymieńmy parametry odpowiedzi Nearfield i portu na odpowiedzi uzyskane napięciem 0,5 V. Ustawmy mikrofon w odległości metra od mierzonego głośnika bądź zestawu. Jig ustalony w pozycji Frequency Meas 0 dB. Aktywujemy okno głośnika i z menu Measure wybieramy Pulse Response. Po wykonaniu pomiaru otwieramy plik Pulse oraz z menu System Measurement in L i Measurement in Right. Ustawiamy wszystkie okna sąsiadująco i spróbujemy je przeanalizować. To jest odpowiedź impulsowa głośnika, to odpowiedź w kanale prawym, to odpowiedź w kanale lewym, czyli referencyjnym. Jak widać, puls zanotowany przez system mniej więcej w 4 milisekundy jest opóźniony względem sygnału referencyjnego, który rozpoczyna się mniej więcej w 1 milisekundzie. Różnica pomiędzy nimi jest właśnie parametrem delay. To pierwsze odbicie, najprawdopodobniej spowodowane odbiciem od podłogi. Spróbuję je wyeliminować, kładąc między mierzonym głośnikiem lub zestawem a mikrofonem na podłodze gruby materac z rozrzuconymi luźno rzeczami. To efekt. Powtórzę pomiar dla uzyskania pewności, że jest powtarzalny. Odbicie od podłogi zdecydowanie zmalało. Przeanalizujmy zatem, jaki czas musimy przeznaczyć na pomiar. Pierwszy impuls rozpoczyna się w 4 milisekundy. Pierwsze poważne odbicie po tym impulsie w okolicach 13 milisekund. Zatem z menu Options, Preferences wybieramy zakładkę Markers i zakładamy pierwszy marker Start na 4 milisekundy, marker Stop na 13 milisekund. Pojawiły nam się pionowe markery. Powiększmy zatem okno i przyjrzyjmy się, czy właściwie są ustawione. Możemy je myszą przeciągać w dowolne miejsca. Przesuniemy zatem go nieco w lewo i upewniamy się, że następuje on przed zasadniczym impulsem. I odcinamy pierwsze poważne odbicie, po to, aby nie zakłócało nam pomiaru. W menu Options wywołujemy ponownie zakładkę Markers i odczytujemy położenie. Marker ustawiliśmy startowy na 3,8 milisekund, podczas gdy impuls główny mamy na 1 milisekundę. Różnica między markerem startowym a czasem impulsu jest wartością delay. Ustalamy ją w tym przypadku na około 2,8 milisekundy. Zapisujemy koniecznie tą wartość. Będzie nam ona potrzebna do usunięcia problemów fazowych w pomiarach on-axis. Zamkniemy zbędne okna. We właściwościach głośnika pojawiła nam się odpowiedź impulsowa. Nie mamy jeszcze odpowiedzi on-axis, ani odpowiedzi pod kątami. Jig w tym samym położeniu, mikrofon też, wykonujemy polecenie Frequency Response on-axis. Program wykonał obliczenie, a oto wynik.
Przedstawmy również charakterystykę przebiegu fazowego tego głośnika i zastosujmy wcześniej uzyskaną wartość 2,8 ms. Z menu Transform wybieramy polecenie Delay i wprowadzamy 2,8 ms. Jako wartość opóźnienia. Przebieg fazowy, jak widać, zmienia się do kształtu akceptowalnego. Zwiększmy grubość linii. Jak widać, przebieg charakterystyki Onaxis załadował nam się na okno właściwości głośnika i pojawił nam się w zakładce Data w polu Frequency Response. Brakuje nam jeszcze oczywiście odpowiedzi pod kątem 30 i 60 stopni, zatem ustawiamy mikrofon w odpowiedniej pozycji i wykonujemy pomiar Frequency Response 30 stopni. Oto jego wynik. Możemy również przedstawić jego przebieg fazowy, ale wydaje mi się, że pod kątem program niespecjalnie precyzyjnie pokazuje przebiegi fazowe, nawet z zastosowaniem polecenia delay. Jak widać, efekt jest mierny. Zlikwidujmy zatem przebieg fazowy i wykonajmy pomiar z 60 stopni. Oto on. Trzydzieści stopni i on axis. Komplet charakterystyk sąsiadująco. Wyłączmy przebiegi fazowe. Powiększymy przebieg on axis i dołączymy w celach poglądowych pozostałe dwa przebiegi: 30 stopni i 60 stopni. Jak widać, prezentowany głośnik ma całkiem niezłe charakterystyki kierunkowe. Pozamykamy okna. W oknie właściwości ciągle przebieg on axis, a w zakładce data pojawił nam się obecnie komplet charakterystyk częstotliwościowych łącznie z modułem impedancji